Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku z gry Postal 2. Mamy... Oto i morderca! Hej, ty! Kolejny... A kurwa, wiedziałem, że będą strzelać. Ale łudziłem się, że może uda mi się po cichu przejść. Dobra, ci jeszcze do mnie nie strzelają. Mamy kolejną... Kolejne dwie misjeczki. Dalej mamy wtorek. Tym razem musimy się udać po autograf do Garego. Zobaczmy, czy ktoś... Ja nie zauważyłem, że w poprzednim odcineczku udało mi się znaleźć w bibliotece wojskową kamizelkę, czyli bardzo dojebaną, która ma aż 200 pancerza. Także elegancko. Mamy jakieś ciasteczka, które pomagają mi zwabić koty. Ale to na razie mi jest też niepotrzebne. Sprawdzę sobie jeszcze właśnie śmietniczki, czy tutaj gdzieś coś nie leży, bo... O właśnie, bez dwóch zdań, sobie... potrzebuję tego więcej. Lubią sobie tutaj właśnie leżeć nieraz takie rzeczy ciekawe. O, tutaj mamy jeszcze pistolecik. O, karma. Tu mamy jakiegoś twardego Rastamana. Ale to dobra, czekaj, czy dobrze sprawdzam? Tak, tutaj musimy się udać do tej galerii po autograf. Tam też jest kawał drogi. Włączyłem nagrywanie już tutaj, bo w tym miejscu jeszcze pokazywałem... Kurwa. Tego miejsca, tych miejsc jeszcze nie pokazywałem na nagraniu. Więc włączyłem nagranie. Tutaj mamy stację benzynową i tak dalej. Gdzie my jesteśmy? Stańmy tu. Tak, mamy iść prosto i w lewo. Tu mamy chyba jakiś komisariat czy coś. Tutaj będzie ta galeria pewnie. Idiota. Cyk. Pełno kotów. O, kot się przyda. Mamy fajkę. Oj, kupę broni. Nieźle. Tutaj już nic. Czekaj. Tak, dobrze idziemy. I tutaj muszę iść w lewo i jesteśmy w galerii. Dokładnie tak. Tylko teraz się kurwa dostać do tego Garego. Aha, do galerii też jest ładowanie. Mamy to, mamy to. Tu mamy jakieś automaty. Tam są te przechuje znowu, które mogą do mnie strzelać. To mi jest niepotrzebne. Mamy sklep z bronią. Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 10 zielonych. I zapraszamy ponownie. Okej. Fajnie. Nie wiedziałem, że można. Siemka. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 20 dolarów. Okej, świetnie, dziękuję bardzo. Brzmi sensownie. No i super. Tutaj nic nie mogę kupić. Tam widzę, żebym się mógł tylko włamać. Ale to włamywać się nie chcę. Tutaj gdzieś to trzeba iść. Z drogi! No strzelaj, no już. Muszę przestać palić to świństwo. Co, zaszkodziło ci na serduszko? Coś tu mamy. O, magazynek do pistoletu automatycznego. Tutaj mamy co? Proszę do mnie. Heja. Co do... Patrz, on kurwa do mnie strzela dalej. No przechuj. Ale mi serce drży. Zaraz będę miał jakiś zawał. Jak nic. A w ogóle poszedłem chuj wie w gdzie. Na pewno nie tam, gdzie chciałem. O, widzę. Wiedziałem, już jego billboardy. Tutaj ktoś leży. Ale to chyba jakiś cywil. To powinno być... Ale faja zdrowia, jasny gwint. Ten syf uzależnia. Faja zdrowia. Natychmiast rzuć, bo strzelam! Powinniśmy iść chyba tu. Iść, mamy idiotę. To.
dostępny. Hej, cudu. To dla mojej siostry. Teraz sobie tylko postać w kolejce. I sprawa załatwiona. Nie pamiętam, jak to się robiło. Ekwipunek. Użyj, wyrzuć następny item albo poprzedni item. O właśnie. Już mi lepiej. Genialna sprawa. A, no to chodziło. Bo miałem mało życia. I jednak wolałem sobie je zregenerować troszeczkę. Dużo ich tam przed nami. He! Wciąż tu jesteś? Uda się czy nie? Świetnie! Stul pysk, kretynie! Następny! Może się uda. Cześć! Dupala psie! Hej, Gary! Chodziliśmy na tę samą terapię! Na razie nic nie mówi, może spoko się uda. Jesteś! Spadaj! Zządzisz! Co z tobą nie tak? Hej! Siema! Powiedz te kwestie Willisa! Proszę bardzo! Dzięki! Czyli chuja. Przeze mnie sobie gościu gadał z nim. Ty tam jakiś rzeźnik z tyłu jest. Mam na taśmie wszystkie odcinki. Tak, tak! Rzeźnik i Rastaman, to źle wygląda. Świetnie! Rzeźnik poszedł na górę. Następny! Dobra, jestem przedostatni. Hej. Uwielbiałem cię w roli Webstera. Proszę bardzo. Zajeboza! Zajeboza! Cześć! Siema! Dzień dobry, panie Kuleman. Bardzo mi się podobało, jak to się robi. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym wdzianku? Dzięki, możesz już iść. Ktoś mi odpowiedział. Przysięgam. Jasne, bardzo proszę. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, przyjdę i skopię ci dupala. Możesz mi skoczyć na wentela. Może być. Teraz się stąd... Aha. Miałem mówić, teraz się trzeba stąd wydostać, ale widzę, że znowu będzie jakiś rozpierdol. Policja! Wypuśćcie dzieciaka! Mamy nakaz aresztowania go! Wracajcie na zlot pożeraczy pączków. Ja nigdy... Nie żartujemy! Wypuśćcie Garego! Aha. A nikomu nie. Porucznik Grossman próbował nas... Nie wracam z wami! Okej. Ty dziko! Uch! Co ty? Nie wiesz, kto ja jestem? Nie wiem, czy ja mam coś teraz zrobić. Ja może sobie stąd pójdę. Bo nie wiem, czy mam coś robić, czy nie mam coś robić. Policja mnie na razie ściga, bo pierdolnąłem do policjanta. Więc to jest logiczne. Natychmiast się zatrzymać! Nie widzieli mojej broni. Oni kłamią. Może uda mi się uciec znowu. Kulturalnie bym sobie poszedł, bo to było... Tylko czekaj. Tak, dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj, jak wyszedłem stąd. Mi się załadować znowu gra. Tam jest pełno policji, więc bym sobie lepiej może zaczekał. Bo widzę, że na razie mnie nie widzi nikt. Spadłby mi poziom pościgu, to by było w ogóle już rewelacja. Nie chcę mi się z nimi na razie strzelać, nie mam ochoty. Na rozpierdol jeszcze przyjdzie czas. No i siłę elegancko. Udało się to przejść bez rozpierduchy. Teraz właśnie muszę lecieć. Może się uda tędy na skróty. Ty jakieś pedofile? Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 200 zielonych. Ochujałeś chyba. Albo czekaj, w sumie mam dużo pieniędzy. Co to będzie za 200 zielonek? Heja. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 200 dolarów.
W sam raz, dzięki. Brzmi sensownie. Co zostałem? Aha, fajkę, o kurwa. No nic, fajka też jest fajna. Ale za 200? No nie wiem. Tutaj coś znajdę? Tak tylko sobie się porozglądam. Aż dziwne, że w takim miejscu nic nie leży nigdzie. No ale dobra, nie mi to ocenia. Nie, coś tu leży, patrz. Mówiłem, że to jest aż dziwne. Tylko jak ja się mam do tego dobrać? Tam coś u góry leżało. Ale dobra, mniejsza z tym. Nie chce mi się teraz z tym bawić. I teraz tak, do kościółka mamy prosto. Tutaj widzę, że jeszcze jakieś objazdy. Tu do mnie strzelają w ogóle, kurwa. Z karabinów automatycznych. Przechuje. Czemu do mnie policja strzela? I czemu mnie policja goni? Co to w ogóle ma być? Ja nic przecież nie zrobiłem, ale znalazłem za to dużo amunicji. Znaczy mam nadzieję, że dużo. Kościółek i tak jest gdzieś tam. Może coś jeszcze znajdę. Przejdę tam do kościółka. Przejdę tędy do kościółka. Tędy chyba nie. Tu coś jest? Apteczka. No to chodziło. Apteczka się zawsze przyda. A tu coś mamy? Tutaj tylko łopatę. Ale łopatę już mam. Tu jest amunicja. Ale jej nie mogę podnieść. O, dobra, już podniosłem. O, siekierka. Siekierkę elegancko. Ale czekaj, bo ja nie tak chciałem iść. Ja chciałem iść do kościoła. Więc nie chciałem przeszukiwać fabryki. O, o tu właśnie się chciałem udać. Tutaj powinien się kryć kościółek. Mamy ładowanie. Jest kościół? Jest kościół. Jednokierunkowa! Jeb się na ryj. Szczęść Boże, o fajka parz leży. Super. To ja już jestem w ekwipunku zagospodarowany. Trzeba się udać do spowiedzi. Tutaj jest zamknięte. Tu mamy jakieś drzwi otwarte. Laskę dynamitu podniosłem. I datki. A ksiądz tego nie widział? Mam nadzieję, że nie. Gdzie ja mam iść? Może po schodach na górę? Jestem na ołtarzu. Czyli chyba nie tu. Tutaj nic nie ma. Idiota. Jebaj, że się na ryj. O, tutaj chyba musiałem iść. Tu mamy co? Apteczki. O! Karabin i apteczki, nieźle. Kościół sobie przeszukajmy. O kurde. Ej! Myślałem, że sutka widać, a to jest serduszko. Odważył się, ziomal!
Następny. Ty, Rastabanka, uspokój się. I twoją matkę też. Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Ale przykro, no dobra, muszę zaczekać. No nic z tym nie zrobię. Pozostaje mi poczekać. Zobaczymy, jaka tutaj będzie potem rozpierducha. Jak się uda nam wyspowiadać. Bo widzę, że po każdej jakiejś ważnej misji dzieje się totalna rozpierducha. Coś mi w sumie świta. Nie wiem, czy tutaj nie było tak, że... że napadali taliby. Tutaj, ale zaraz się wszystko okaże. W sensie te Allahy Akbary. Ale to już tak mówię, zaraz się okaże. Kolejka jest coraz krótsza. Tutaj typol ma tą koszulkę postal. I twoją matkę też. Konfesjonał pisze jak chuj. Dobra, kolejeczka coraz krótsza, na szczęście. Szybko im to idzie. Ty, ksiądz się przyszedł wyspowiadać. Nieźle. Następny. No dobra. Telefon? Aha. Może no nie. Być. Czas do domu. Czemu się zacięło? Tam było śmiesznie mówione. Pobłogosław mnie Boże, bo zgrzeszyłem. No naprawdę, nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. O co ci chodzi? To pamiętam do dzisiaj. Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Jasna dupa! Mówiłem? Allah Akbar. Wychodźcie, moi pokojowo nastawieni bracia. Czas już na czas. Biczowanie chodzący w bliżnych rozmiarach. O tak. Chodźcie, moi pokojowo nastawieni bracia. Jednokierunkowa. Ja powiem tak, pewnie będzie tutaj rozpierdol. Broń na razie sobie schowam. Ło kurwa. Księża też mają broń. Dobra, ja na razie w to nie ingeruję. Póki do mnie twardo nie zaczną strzelać, ja się nie mieszam. Może uda mi się stąd wyjść w jednym kawałku. Nie no, jednak... Nie zostanie ślad. Jednak taliby musiały zostać powalone. Oto bilecik. Oto bilecik. Takie rzeczy tylko w postalu. Ej, odstrzeliłeś mi fiuta. Tak się nie robi. Którędy się stąd wychodzi? Tędy. Kurwa, ile talibów. Oni granatami jakimiś rzucają, kurwa. Ty. Ja pierdolę. On miał bazukę. I ten jeden ksiądz, kurwa, co będzie do mnie strzelał. Ja pierdolę, ile ich jest. Wezmę sobie to wszystko po... Bazukę mam! No to grzech by było nie skorzystać. Jasna cholera! Chodziło sobie za własnymi sprawami, ciesząc się prawem do noszenia broni, a wyście się na mnie rzucili! Jebnie? Czemu się odbija? O!
Dobra, mam, widzę, że całkiem sporo broni. Muszę sobie przebadać to wszystko. Cały ten... Ty, ksiądz do mnie strzela. Cały ten mój asortyment sobie muszę przepatrzyć, jak wygląda. Ale obecnie pozbieram sobie fajeczkę dupne. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Też tak myślę. Dobra, bronie wyzbierane. Czekaj, którędy ja miałem wyjść? Chyba tędy się wychodziło stąd. Tak, tędy. Tutaj już jest spokój. No, tutaj już jest chyba spokój, ale amunicja dalej leży, to amunicję sobie pozbieram jak najbardziej. Oj, to całkiem sporo. Tutaj jeszcze. Fajnie. Czyli amunicji mamy całkiem sporo. Na razie nam nie braknie, nawet jakby przyszła jakaś mała apokalipsa. A mamy dopiero wtorek. No, udało się wrócić w końcu do domu, żeby rozpocząć środę. Ale w tym odcinku to już by było na tyle. No, widzimy się w kolejnym. Dostałeś autograf Gary'ego Colemana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Allegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne po śmierci danej osoby? Tak? A co? No, tak pytam. Mamy środę.